macie w kategorii średniej. Jest 7 lat starszy od swojego rywala Radosław, oczywiście Jason Radcliffe. Po stronie Polaka wzrost i zasięg, olbrzymie doświadczenie na korzyść Radcliffe'a. No i on też jest, już powiem, tą formułkę, która dzisiaj jest klątwą, sporym underdogiem w tej walce. Dwie pasy ma do przerwania Radosław Paczuski. Po pierwsze te wygrane underdogów, po drugie tę pasę wygranej i przegranej na zmianę Jasona Radcliffe'a, no bo dzisiaj w tym jego rekordzie wypada właśnie zwycięstwo. Sędzią tego pojedynku w klatce będzie Tomasz Brondek. Vanessa Pietrzyk całusem odprowadziła nas do tej rundy. No a teraz już koniec uprzejmości. Czy będzie to stójka, a więc płaszczyzna, który wywodzi się zarówno Paczuski, jak i Radcliffe. Rękawice czerwone Paczuski, rękawice niebieskie, Jason Radcliffe. Rozpoczyna Radosław od niskiego kopnięcia. Dobrze, mocno trafił już na łydkę Radcliffe. Radcliffe na presji, mobilnie, ale teraz na nogę. A już szykuje ten jeden mocny cios. Jason Radcliffe ustawia gdzieś assassin, swój celownik. Stara się zamknąć Radka Paczowskiego na siatce, pewnie po tym, żeby wystrzelić swoją mocną prawą ręką lub jednak uczyć się tych zapasów, bo przecież trenuje długo MMA, 26 walk zawodowych na jego koncie. Mocny fizycznie tutaj, patrząc na te gabaryty Jasona Radcliffe'a, to robi ogromne wrażenie. Już Radek wyprzedził, nie trafił precyzyjnie, ale gdzieś ten cios mocny głowę Brytyjczyka. Stara się zamykać na siatce polskiego zawodnika Jason Radcliffe. Jest presja z jego strony, ale nie jest to poprzedzone żadnym ciosem, żadnym przeruchem. Teraz kolejny, już drugie mocne kopnięcie wydaje się ulokowane na łydce Radcliffe. I to, co robi Radosław Paczuski, a więc ciągłe przeruchy, bada reakcję Jasona Radcliffe'a, a więc szuka gdzieś miejsca, aby można było wyprowadzić mocne uderzenie. Nie chce tracić zbyt wiele energii na rzucanie tych ciosów w powietrze albo na gardę, a więc sprawdza. Sprawdza Brytyjczyka. To jest takie zbieranie informacji do tego, co zaraz wykona Paczuski, ale już wiemy, że te kopnięcia na łydkę to jest jedna z głównych broni. Ale wydaje się, że już tak nie podbiera ochoczo tego dystansu Radcliffe. Ale odczuwa, uniknął tych kopnięć. Odczuwa już te niskie kopnięcia Jason Radcliffe. Dwa razy cofnął lewą nogę, a więc uciekał ze swojej pozycji, aby nie inkasować low kicków. Też trafił lewym prostym, teraz śmignął prawy sierpowy nad głową Radcliffe'a ze strony Radka Paczuskiego. Spokojny Radek Paczuski, mobilny na nogę. Cały czas czeka, żeby tylko Radcliffe popełnił błąd. A ładny ten cios taki bity z góry do dołu. Przemek Krzyszka, więc posłuchajmy. Co się dzieje? Zamyka się, zamyka pozycję! Zamyka pozycję Radek! Drugą stronę! Tak, zamyka pozycję. Lewa ręka, chodzi, lewa ręka, o! A i przygotowany był na to niskie kopnięcie Jason Radcliffe. Poszedł za tą akcją, jest próba przeniesienia walki na mat. Ale Radek naprawdę świetnie wstaje. Ja też miałem okazję porobić z Radkiem i to, co właśnie widzimy. Już wstaje do góry. Haha, ależ mocny fizycznie jest Radek. Błyskawicznie przy siatce powraca na nogi. Najważniejsze jest to, że on się nie zatrzymuje. Cały czas się rusza. Czy to w stójce, czy w parterze. Przede wszystkim bazuje na ruchu. Już na pewno troszeczkę mniej siły ma Radcliffe. O, to rusza teraz Radek! Jest Paczuski robi to, na co czekaliśmy w organizacji KSW. Prawa ręka, są deski, jest finisz. Radosław Paczuski z nokautem w tym pojedynku. Torwar odleciał! Torwar odleciał i zgasło światło. Pan Radcliffe'owi, on tego nie widzi, ale tu się dzieje. Zobaczcie, zaraz po tym, jak było to udane obalenie, to udana obrana obalenia, kiedy wstał Paczuski, to on w ogóle już nie pozwolił Radcliffe'owi na wrócenie na środek klatki. Od razu wywarł presję i szedł do przodu. Ale to, co było istotne, otworzył sobie górę niskimi kopnięciami. Zabierał cały czas wykroczną nogę Jason Radcliffe, a teraz celebruje ze swoimi kibicami na siatce Radosław Paczuski, a ma powód.